Cześć moi drodzy, dzisiaj będzie filmik na temat dosztukowania kabelka do tej tutaj stacji, znaczy stacji, tej kolby lutowniczej. Ona jest zasilana od 12 do 24 V napięciem DC. I tutaj mam taki zasilacz od laptopa, który będę właśnie sobie robił tak, żeby zasilał mi tą całą kolbę. On ma 19,5 V, chyba 3,5 A na wyjściu. I to jest dokładnie z HPK. Jak widzicie, tutaj ma 18,5, ale miernikiem pokazuje 19,5. Ja już sobie wylutowałem tutaj pozostałości po kablu starym. W zasadzie mam bardzo dużo zasilaczy, które są sprawne, ale mają uszkodzone kable. Także ten jeden z nich posłuży za zasilacz do tej kolby lutowniczej. Jak można sobie łatwo policzyć 19,5 V razy 3, no w każdym bądź razie nawet nie będę starał się tego liczyć. No jakbym policzył 19 razy 3, czy 3, to wyjdzie mi 57 W. Tutaj natomiast mamy, że on ma 65 W, także no idealny do tej kolby, bo ta kolba maksymalnie może pociągnąć 72 W. Także 65 W taki zasilacz będzie super, będzie się nadawał. Chodzi o to, że tutaj mam kabel nie od Dela, znaczy nie od HPK. W zasadzie to nie wiem, czy to jest od HPK, ale to są chyba delowskie końcówki. Widzicie, z igłą w środku. I ten kabel przerobimy tak, że po prostu tutaj go utniemy i będzie z jednej strony, tylko gdzie ja to położyłem, tą końcówkę. Chodzi o to, żeby zasilała mi. Gdzie ja to położyłem? Miałem tą końcówkę, no. Widzicie, jak ma się taki bałagan na biurku, to potem ciężko sobie znaleźć. Ale dobra, najpierw tą jedną stronę przylutujemy sobie do zasilacza tutaj. Wszystko ładnie podsunujemy. Musi być plus i minus. Minus to oczywiście będzie ten oplot. Minus będzie wchodził mi tutaj. Potem postaramy się to ładnie przyciąć, tak żeby tam to nie wystawało za dużo. No a druga końcówka będzie szła do takiej fajnej przejścióweczki, którą kupiłem w Gołotroniku i pozwoli mi się wpiąć tutaj bez problemu w tą kolbę lutowniczą. Także lecimy z materiałem. Ja na chwilę zrobię pauzę, poszukam tej końcówki i będziecie wszystko widzieli, jak będę sobie robił. Natomiast jeszcze szybka przebitka, jakby ktoś był ciekawy, ile tego mam. Jest trochę tego. Niektóre są sprawne w 100%, a niektóre po prostu posiadają ucięte kable i są też sprawne. Cała reklamówka tego. Taka mała przebitka. Dobra, lecimy dalej. Jak widzieliście, mam tyle tych zasilaczy, że nie wiem, co z nimi robić. Kiedyś pisałem recenzję dla pewnego sklepu komputerowego we Wrocławiu i dostałem taką całą reklamówkę zasilaczy różnych uszkodzonych. Nie był uszkodzonych, ale jak sprawdzałem miernikiem, one działają i mają kable po prostu tylko uszkodzone. I teraz tak, o, to jest ta końcóweczka, która będzie mi tutaj wchodziła. Jak widzicie, kabel tu jest bardzo króciutki, dlatego będę sztukował o wiele dłuższy do tego zasilacza. Nawet sobie wykorzystamy może tą tutaj zaślepkę. Tak, wykorzystamy to. To już w ogóle wyrzucimy, ten kabel. A to wykorzystamy w ten sposób, że umiejscowimy sobie tak w tym zasilaczu, żeby to było tak jak fabrycznie. No i dobra. I postaram się Wam pokazać to też pod mikroskopem, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo ja sam lubię oglądać takie rzeczy, jak ktoś pokazuje pod mikroskopem. Oczywiście sobie przygotuję tutaj mój mega zestaw DI. To sobie na bok gdzieś odłożymy, bo to jest do magnesowania ten bajerek. Więc tak, kabel mamy
I najpierw co będziemy robić, to będziemy lutowali do tej płytki. Także ja sobie podłączam mikroskop, przełączam się na widok z mikroskopu i będziecie wszystko widzieli już z mikroskopu. Ok, jesteśmy już pod mikroskopem. Jak widzicie, tutaj już mam oczyszczone te dwie dziurki. Tu jest plus, a tu jest minus. I tak, w ogóle sobie teraz mogę telefon na chwilę położyć na bok, także oświetlenie sobie troszeczkę mogę zmieniać, że będzie lepiej to widać. Oczywiście, że lepiej. O wiele, wiele lepiej. Widzicie, jak to wszystko teraz fajnie widać? Oświetlenie jest żarówka, która ma temperaturę barwową chyba 6400 kelwinów. Także to jest bardzo fajne światło i chciałbym w ogóle teraz wam zdradzę takiego tipa, kupić taką żarówkę, która by miała regulowany zakres temperatury barwowej, czyli żeby mógł sobie ustawić na przykład 2400 czy tam 4500. To by było zarąbiste. Wiem, że coś takiego na pewno można kupić, jakąś żarówkę na, nie wiem, na Wi-Fi czy na pilota. Będę musiał poszukać sobie. Dobra. Nie no, pięknie to widać. No, jak się już zmieniło oświetlenie trochę z boku, pod kątem mniej więcej 405 stopni, to już widać bardzo ładnie napis rezystora. I ten rezystor jest tutaj od tego minusa idzie, jak widać. No i dobra. I tak o, tu mamy tą końcówkę kabla. Jak widzicie, to jest długie dosyć. Ja sobie i tak to skrócę, jak już tutaj polutuję, to utnę, żeby nie wystawało. No i plus. Ale jeszcze, żeby się upewnić na 100%, że dobrze to wszystko mówię, to sobie sprawdzę, gdzie jest faktycznie minus miernikiem. Sprawdzę miernikiem, gdzie jest minus i teraz będę musiał się tylko podłączyć pod minus jakiś. Czy to był plus? W zasadzie to mogłem źle to powiedzieć. W zasadzie to mogłem to źle powiedzieć. A tak naprawdę minus to okaże się, że jest tutaj. Dobra, ja się tutaj do tego podepnę. Na pewno to mi pokaże. Jeszcze sobie tutaj sprawdzę. Patrzcie się, nie mam tego kabelka, którego ulutowywałem. Nie pamiętam, gdzie był plus teraz, a gdzie minus. I to jest najgorsze, wiecie? Chwila, muszę tą płytkę sobie wziąć, tak popatrzeć na jakiś tutaj punkt wspólny. Zresztą zobaczmy sobie tak. To będzie minus, to będzie plus. Dobra. Tu jest minus. Po tej stronie, a tu jest plus. Minus. Dobra. Chwila, ja muszę na chwilę pauzę zrobić. Dobra, na bank, słuchajcie, na bank to jest tutaj, tu jest plus.
A tu jest minus. Zresztą nawet widać, że to jest od minusa. Także teraz muszę się wlutować tutaj. Bierzemy sobie stację. Albo nie, najpierw sobie pocenuję. Właśnie, jak to zrobić? Teraz pytanie jest. Jak to zrobić? Czy najpierw włożyć sobie kabelki do środka? Czekajcie. Ja to zrobię w ten sposób, że najpierw sobie włożę tutaj plusa. Widzicie? Staram się wam to pokazywać. Sam to pewnie będę potem oglądał. Tutaj wejdzie mi plusik i minusik obok z drugiej strony. Także najpierw może jakoś sobie to tak zrobię, żeby mi weszło w te dziurki. Tak, tu będzie malutki problemik, bo muszę to idealnie sobie włożyć najpierw. Chyba najpierw podsunuję najpierw te końcówki i wtedy mi będzie to łatwiej tu włożyć. Dobra, ja sobie biorę trzecią rękę. Trzecią rękę. I sobie na tej trzeciej ręce porobimy tutaj kabelki, tak żeby było mi też wygodnie. Odległość robocza na tym obiektywie jest tak duża, że mogę się bawić, pokazywać wam bez problemu to wszystko. Tylko że mi się ślizga trzecia ręka. No, muszę jakoś ją ustawić tak, żeby to było widać. I dla mnie, i dla was. Gdzie to jest? Tu jest podstawka. O, dobra. Teraz ostrość wyregulujemy. Pięknie tu widać. Kurde, ten aparat Soniaka jest genialny. Będę to chwalił i chwalił, bo warto. A niesiemy sobie troszeczkę pasty. Teraz pytanie, czym to lutować? Czy cyną bezołowiową, czy tą, którą kupiłem? A czy tą, co kupiłem bezołowiówką? Czy ołowiową? Ołowiową. Ołowiową. Z ołowiem. O, w ten sposób powiem. Dobra, jak widzicie, tu mam ten spory grot. Jeszcze nawet pewnie nie będę dotykał, już będzie się topił ten topnik. Także patrzcie i uczcie się. Nie żartuję. Nie jestem jakimś specjalistą w tej dziedzinie. Ale dużo cyny tutaj pójdzie na ten kawałek. Za mało topnika jest. Zdecydowanie. To jest gruby kawałek drutu. Także lecimy dalej. Teraz od góry sobie to troszeczkę polutujemy. Pięknie. Pięknie, proszę Państwa. Temperatura 330 stopni. Teraz sobie polutujemy tą końcówkę. Też oczywiście dam topnika na nią. Topnika. Pasty lutowniczej. Pasta lutownicza. And here we go. Jakby tutaj to złapać od tej strony, tak jakoś. Widzicie, jak schodzi izolacja? Dobra. Grot wyczyszczony? Jezu, ja teraz jakąś mam taką manię do czyszczenia grotów. Nie wiem, nigdy tak nie dbałem o groty jak teraz.
Pięknie to jest porobione. Teraz mi to łatwiej wejdzie w te otwory. Trzecia ręka sobie pójdzie na bok. I teraz sobie weźmiemy tą płyteczkę, do której właśnie będę chciał sobie włożyć te końcówki. I tak jak mówiłem, po prawej stronie jest plus, po lewej minus. Także ja sobie najpierw włożę te końcówki. Trzeci kabel w ogóle jest od jakiegoś tam zabezpieczenia tego zasilacza, czy jak to się tam... Źle zrobiłem. Wiecie co? Patrzcie, założyłem kabel, ale nie założyłem na ten kabel tej końcówki. Tylko nie pamiętam, jak, w którą stronę ona szła. Chyba w tą. Także ja założę sobie jeszcze tą końcóweczkę na ten kabel, żeby to potem fajnie było zamontowane. To nawet nie pasuje do tego kabla, bo tamten był inny. Ha, ha, ha. Widzicie? Jakie ząbki wychodzą? Na ten kabel nie pasuje, bo jest za gruby. I ta dziura tutaj jest za mała. Także co ja bym musiał zrobić? Musiałbym zrobić tak, że tą dziurę bym musiał powiększyć. Ale czym to teraz szybko jakoś zrobić? Nożyczkami troszeczkę naciąć? Nożykiem. Staram się nożyczkami to rozciąć trochę. Może mi wejdzie wtedy. Dziurkę. Bardzo ciasna dziurka, mówię wam. Oj, ciężko wchodzi. O kurde. Bardzo ciężko wchodzi. Ale wszedł. Jak to się mówi, jak się popieści, to się zmieści. Okej. I teraz sobie włożę te kabelki tutaj do dziurek. I to będzie wyglądało na razie w ten sposób. Teraz trzeba będzie zrobić coś takiego. Ten kabel, żeby mi się nie ruszał. Ok. Spróbujemy to ładnie przylutować. Najpierw sobie zlutuję minus. Czyli ustawię sobie temperaturę odpowiednią na grocie. Naniosę dużo pasty, żeby mi się łatwo lutowało. Bierzemy cynę bezołowiową. Wiecie co, ten grot do tych rezystorów jest o tyle fajny, że patrzcie, jak tutaj mogę ten kabel fajnie złapać. Nie sądziłem, że przyda się w ten sposób ten grot. Lecimy. Wręcz idealnie się nadaje do tego. Widzicie? Patrzcie, jak to pięknie złapało. No ten grot jest, kurde, idealny do takich tych wyprowadzeń. Widzicie, przy okazji zobaczyliście, że odkryłem super fajny motyw z tym grotem, takim do rezystorów, że on pasuje idealnie. Do czego? Do lutowania takich tych, bo on tak wchodzi w kabel, rozgrzewając nam tutaj całe pole, dodatkowo kabel. Genialne, dobra. Teraz co, muszę uciąć. Nie, jeszcze nie będę ucinał. Jeszcze sobie polutuję tą drugą końcówkę. I oczywiście podłączę najpierw zasilanie do tego zasilacza. Sprawdzę, czy faktycznie plus i minusy dobrze podłączyłem. Jak coś, to będzie, to się wyłączy prawdopodobnie. Zadziała zabezpieczenie. Obróćmy sobie troszeczkę w tą stronę, żeby było mi wygodniej. Teraz lecimy z tym kabelkiem. Nie no, to rewelka, rewelka. Mało, muszę bardziej pod kątem.
Naniosę jeszcze topnika. Jeszcze trochę poprawię to. Aby to miało ręce i nogi. Dwieście stopni ustawiłem, no super. Dobra. Okej, mamy to. Naniosę dużo cyny. I teraz. Pięknie! Idealny grot, no idealny do takich zastosowań. Powiem wam, że można przerabiać groty z takim wcięciem do takich rzeczy. Są po prostu ideolo. Patrzcie, jak to pięknie, kurde, połapało. I to cyna jest ołowiowa. Z dodatkiem topniku błyszczy się jak psu jajca. Błyszczy się jak psu jajca. Pięknie to wyszło. I teraz mi tylko pozostało obciąć końcówki. Tym, ale to zrobię już poza kamerką, bo trochę mi będzie niewygodnie. O ile da radę mi to tak fajnie obciąć. Jakoś to tutaj muszę złapać. No nie mam takich małych tych. Kurczę, no. Nożyczek nie będę tępił. Popatrzcie się, muszę zainwestować w jakieś ten. No nie mam takich małych tych. Co mogę zrobić? No nagnę chyba to w jakiś sposób te nóżki. Tak, żeby mi nie haczyły o nic. Już ciężko jest je nagiąć. Żebym musiał. Mógłbym to uciąć. Czym to uciąć, cholera? No dobra, wezmę nożykiem. Postaram się uciąć. Staram się to jakoś nożem. Źle to zrobiłem, ale jestem głupi, ja pierdzielę. No nie można tak robić. Dobra, muszę poprawić masę, bo zrąbałem. Chciałem uciąć nożykiem, a chyba wyrwałem pada. Ale masakra, ja pierdzielę. Jak wyrwałem pada, to będzie lipa. Trzeba będzie się zeskrobać i podlutować. Nie, tak nie może być. To tak nie może być, ale pięknie to działa. Jezu, ten grot jest, no cieszę się, że takie zastosowanie ma ten grot. Widzicie, do takich, te wcięcie pozwala mi po prostu pięknie wejść w kabelek. Dobra, zobaczę teraz, czy się to nie rusza. Bo ja tutaj chciałem to nożykiem uciąć, jak nacisnąłem, to mi. Dobra, trzyma się. Ok, trzyma się. Nie mam takiego malutkiego jakiegoś, kurde, ten, takiej obcinaczki, czyli musiałbym poświęcić na obcinaczkę do takich rzeczy. Poświęcę tą, bo mam dwie. Jedną mam taką porządną. I tym to utnę. Co prawda to jest miękkie, stępi się. No ale zobaczymy jedną stronę, jak pójdzie. Wow, poszło bez problemu. A jak ten grubszy? Też obcięło. Jak się weźmie tak raz, dwa, grubszy, to też idzie. Nawet nie wiem, czy. Zobaczmy, czy uszkodziłem końcówkę tego. No, widzicie, nawet mikroskop przydaje się do inspekcji. Musimy bardziej pod światło dać. Teraz będzie to lepiej widać.
Ej, super, dobra, ja się tak kurde męczyłem. Teraz mam ucięte te dwa pola. Co mi tutaj przeszkadza? Tego nie może być, bo mogło powodować zwarcie. 25 minut. Dobra, podłączę sobie pod zasilanie. Pod 220, tylko gdzie ja miałem końcówkę tego kabla? Dobra, jest tutaj. Ok, ja stację muszę wyłączyć, żeby się podłączyć pod. Pod zasilacz. I teraz zrobimy w ogóle coś takiego. Przyłączymy się na kamerkę z telefonu. Ja wam pokażę, jak to będzie wyglądało. To będzie troszeczkę niebezpieczne. Nie róbcie czegoś takiego w domu. Tutaj telefon jest. Scenę przełączę na widok z tego. Dobra. Jak widzicie, tu jest ten cały zasilacz. Podłączam go pod 220 V. Mówię wam, to jest bardzo niebezpieczna teraz operacja, także ja to robię na własną odpowiedzialność. Sprawdzę miernikiem, czy po prostu jest tutaj 220. Kurde, jak to złapać? Dobra, miernik podłączony. Czy w ogóle mamy tu jakąś diodę? Od tego zacznijmy. Nie, nie ma. Także sprawdźmy sobie, czy na końcu, kurde, tu mi lata ten cały przewód. Sprawdzimy sobie, czy mamy tutaj 19,5 V na końcu. 200. Jeżeli mamy, to będzie akurat teraz na odwrót szło. 19,5. Czyli popatrzcie, to jest źle w ogóle. Plus jest. Wiecie, gdzie jest plus? Po lewej stronie. Tam, gdzie podłączyłem niby minus. Ale ząk. Czyli plus był tutaj. Ha! Minus jest tu. Dobra, źle to podłączyłem w ogóle. Od tego zacznijmy, na odwrót, plus z minusem. To żebyście już wiedzieli. Wyłączę sobie od zasilania. Dobra. Teraz pozostało mi odpiąć to od zasilania. Ja już nie będę kombinował. Niech tak będzie, ja będę o tym wiedział. Oczywiście. Sobie to jakoś zaznaczę. Teraz poskładajmy sobie ten cały. A, widzicie, tu jeszcze mam oto budowy ten. I hajster. Taki co wystaje, widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Złap mi ostrość. Tutaj jest. Muszę jeszcze podłączyć obudowę, która tutaj właśnie będzie wchodziła. Także przełączymy się teraz na widok z mikroskopu i polutujemy sobie tą obudowę. Zobaczcie, o co chodzi. Oto. Podłączam teraz znowu stację lutowniczą do zasilania. A, widzicie, plus i minus jednak na odwrót, kurde. Nie mogę sobie właśnie przypomnieć, gdzie był plus, a gdzie minus. Dałem dupy w tym aspekcie, to się przyznaję, bez bicia. Ale na szczęście miernik pokazał wszystko. Mogłem, jest, ale głupi jestem, mogłem zrobić inaczej. Przecież mogłem po prostu podłączyć zasilanie i zmierzyć miernikiem. Wtedy bym wiedział, gdzie jest plus, a gdzie minus. Widzicie, jak jestem głupi? Wyciągajcie wnioski z tego wideo, żeby nie popełniać takich błędów jak ja. Ja teraz sobie włączę stację. Tutaj naniosę znowu topnika.
na tą końcóweczkę. I tą końcówkę sobie przylutujemy do obudowy tego miernika. Ja sobie ściągnę telefon, znowu dam lepsze oświetlenie, że będzie lepiej widać. Dobra, 200 stopni, ustawiamy 330, niech będzie. I teraz będziemy, postaramy się tą końcówkę tutaj nałożyć na tą. Mam nadzieję, że to będzie widać. Okej. Poszło. Damy sobie jeszcze troszeczkę topnika. Ale tu nie będzie nam się cyna błyszczała, coś widzę. Okej. Mamy to przylutowane. Czyli teraz będę musiał uważać na ten plus i minus, żeby nie podłączyć na odwrót, bo by była lipa. Okej. Obudowę składamy. Przyłączymy się teraz znowu na widok z telefonu. Widzicie, ile to jest roboty, żeby wam to wszystko pokazywać. Dobra, obudowa jest. Jeszcze miałem gdzieś tu jedną obudowę, która będzie prawdopodobnie wchodziła jak? W ten sposób. Czy w ten? A, chyba w ten. Dobra. Tu mamy tą stronę, tu mamy tą. Spróbujmy sobie włożyć teraz tą obudowę do całej tej budowy. Pięknie weszło. Jeszcze spróbujmy sobie tą końcówkę, którą wam tutaj pokazywałem, co włożyłem. Dobrze, że ją włożyłem, bo będę mógł ją teraz tutaj jakoś sobie fajnie ułożyć. I zaraz zobaczycie, jak to wyjdzie. Aj. Mi się nie chce zamknąć. Dobra. Mamy to. Coś takiego. Taśmą jeszcze tutaj skleję go. Wezmę jeszcze raz taśmą nową, go skleję. No i to by było chyba na tyle już. Praktycznie końcówka. Bo jeszcze pozostało tylko podłączenie do tego, do tej kolby. Tu sobie taśmą obklejam naokoło mocno, żeby mi się ta obudowa nie rozwaliła. No i mamy zrobione. Zasilacz, podłączony kabel długi. Teraz pod tą kolbę będę mógł sobie podłączyć bez problemu tą końcówkę. A tutaj tylko już wystarczy, że zrobię coś takiego, że wykręcę stary kabelek. Może sobie troszeczkę odjadę tym mikroskopem. Taka zabawa dzisiaj z przeróbką zasilania do tej kolby. Dobra, to jest do wywalenia, bo to mi nie będzie już potrzebne. Aj, nie trafiłem do kosza, kurde. Udło. Dobra, nóż mi się jeszcze przyda. Jeszcze muszę obciąć tutaj tą końcówkę. Szkoda, że nie ma takiej przejściówki na to. Gdzieś, ale dobra. Ten kabel i tak mi nie będzie potrzebny raczej.
Także utniemy go tutaj. Tak, dobrze myślę. Pomyśl, Krzysztof, jeszcze. Jeszcze można by co było zrobić, ale nie mam takiego gniazda. Dobra, tniemy, nie pieprzymy się z tym. Ucięte. Teraz ten kabel będę musiał znowu obciąć. Stację sobie wyłączę. Ale najpierw wyczyszczę sobie trochę grot, póki jest ciepły. Dobra, stację wyłączamy. Zaraz podłączymy sobie tą drugą kolbę. Tak, to jest do ściągnięcia. Ten oplot usuwam całkiem, bo się podłączyłem pod, nie pod ten, tylko tutaj co jest w środku, są jeszcze, jest jeden w środku i drugi jest na zewnątrz, wewnątrz. Także ja sobie to utnę. Ucinam, to mi nie będzie potrzebne. To później wyrzucimy do śmieci. I teraz pozostało mi teraz tutaj dostać się do tej warstwy, którą sobie podłączę do tej końcówki. I trzeba pamiętać, żebym to zrobił na odwrót, bo prawdopodobnie uszkodziłbym kolbę, podłączając plus do minusa, minus do plusa. Właściwie to nawet jeszcze nie wyłączę tej stacji. Ja sobie chyba tutaj też pobielę tą końcówkę. Dobra, zostało mi jeszcze tylko tutaj obcięcie tej końcówki. Tak, pobielę sobie też to, bo będzie mi dłużej trzymało wtedy w tym zatrzasku. Także ja sobie biorę jeszcze raz trzecią rękę. Jeszcze raz włączę stację. Stawię sobie 330 stopni. Jeszcze tutaj sobie posmaruję tym topnikiem. I pobielimy sobie te przewody, które będą szły już do tej tutaj przejścióweczki. Stacja się dopiero rozgrzewa. Więcej topnika. Gruby jest ten tutaj przewód, także nie żałuję. Nie żałuję, bo potem wychodzą różne kwiatki. Dobra, mamy to. I teraz jeszcze tylko mi została ta jedna tutaj końcóweczka, którą też sobie powielę. Ok. I lecimy z tematem. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję, o te wideo.
To sobie tutaj włożymy. To sobie odłożymy. Też odłożymy. Teraz tak. Tutaj bym w ogóle zrobił jeszcze coś takiego. Akurat mam koszulkę termokurczliwą. Jak się trafiła, no? Będzie idealnie się nadawała. No popatrzcie, no i ideolo. I teraz popatrzcie, muszę na odwrót zrobić w ogóle. Minus, plus. W ten sposób. Przykręcić to. OK. I teraz tak. Podłączając stację sobie włączymy. Teraz podłączając zasilacz powinienem mieć na plusie minus, na minusie plus. Na odwrót. Czyli żeby to sprawdzić, znowu muszę się wypiąć stacją. Podłączyć zasilacz do gniazda 220 V. Przed samym podłączeniem do kolby wszystko muszę sprawdzić dokładnie, bo jak będzie źle, to będzie po prostu spalona kolba. Dobra. Tak. Teraz jak podłączę się tutaj do plusa i do minusa poprawnie, to powinno mi pokazać minus 19,5. Pokazuje minus 19,5. Zamieniam sondy. 19,5. Czyli teraz mamy w środku, jakbym włożył do tego i tu, to widzicie. Plusa mam gdzie? Na zewnątrz. Plus jest. Minus jest w środku. Minus jest w środku, plus jest tutaj. Znaczy plus jest w środku, minus jest na zewnątrz. Teraz jak podłączam. Widzicie? Plus jest w środku, a jak plusa dam na zewnątrz, teraz jest OK. Czyli plus jest tutaj, minus jest w środku. Czy ja to dobrze w ogóle robię? Czy ja to dobrze robię? Chwila, niech pomyślę. Jeszcze raz pomierzę. Jak mam oznaczenie tutaj plusa minus, to jak teraz podłączę, to mam na odwrót. Czyli dobrze powinno być. Czyli jak mam na odwrót, to jest wskazane, że na odwrót. Dobra, podłączymy tą kolbę. Zobaczymy, czy się włączy. Uwaga. Nie włączyła się. Patrzcie, nie włącza się. Czyli co, ja mam to źle podłączone? No źle. Minus powinien być tutaj. Minus powinien być tu. Teraz jak tak podłączę, to jak uwaliłem teraz tą kolbę, przy okazji będzie test, czy ona jest wytrzymała na odwrotną polaryzację. Patrzcie, teraz w ogóle podłączyłem na odwrót. Zmierzę teraz miernikiem, jak pokazuję.
plus do plusa, minus do minusa. I jak pokaże miernik? Jezu, jestem głupi, jestem po prostu idiota. No teraz dobrze pokazuje, to ja miałem to dobrze podłączone. Źle to miałem podłączone. Źle to podłączyłem, kurwa! Ja się już zamieszałem, serio, mówię wam, ja to miałem na odwrót podłączyć, tak jak jest teraz. Minus do plusa, plus do minusa, a ja podłączyłem to na odwrót. Podłączyłem tą kolbę, nie włączyła się i wiecie co? Pytanie, czy ona teraz się włączy. Czy nie uwaliłem, bo podłączyłem teraz kolbę na odwrót i teraz będzie test w ogóle, czy ta kolba jest wytrzymała na odwrotną polaryzację. Uwaga. Działa. Teraz dopiero działa. Ej, słuchajcie, to jest zarąbisty filmik, bo on pokazuje, że ta kolba ma zabezpieczenie przed odwrotnym podpięciem zasilacza. Czujecie? Czyli jest bardzo dobra. Bardzo dobrze to rozwiązali, bo jeżeli by nie była odporna na takie podpięcie, no to wiecie co by się stało, już by nie działała. No ona działa. Boże, ja przecież ja miałem to odwrotnie, ja jestem jakiś głupi, ja nieraz nie myślę w ogóle. Dobrze wiedziałem, że miałem na odwrót podłączyć, a podłączyłem dobrze. Niby według tak jak miałem podłączyć, ale wiecie o co chodzi. Przecież zamieniłem tam plus z minusem na płycie od zasilacza. No ale dobra. Działa. Najważniejsze, że działa. Włączyła się. Czy grzeje grot? Grzeje gorący. Kurde, parzy już. Sprawdzimy sobie tutaj jakąś cynę. Przy okazji. 200 stopni. A nie, miałem więcej trochę ustawione. Dobra, damy 250 i sobie spróbujemy tutaj. Mutować. Spoko. Działa. Działa. Kabel długi, mogę się teraz bawić. Sobie tylko jeszcze termokurczkę tutaj odłączymy od zasilania. Prostość w użyciu. W ogóle patrzcie, odłączymy od zasilania, położymy sobie na bok. Jest ok. Także jak widzicie, ma zabezpieczenie ta kolba przed odwrotną polaryzacją. Duży plusik dla Chińczyków, że wrzucili jakiś taki tam układ zabezpieczający przed takim czymś. Jakby tego nie było, to trzeba było ją rozbierać i wymieniać pewnie jakąś diodę czy coś tam, co by ją zabezpieczało. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pokazałem wam wystarczająco dużo. Przy okazji wyszło, że ta kolba ma zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Także trzymajcie się, pozdrawiam.